Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Niestety, jestem zajęty. Nie pomogę ci. Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Nie. Co to za miejsce? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstand, a to mój przybytek. Karczma pęknięta struna. Jeśli i nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, minstrele oraz dostojni podróżnicy. Skąd nazwa pęknięta struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu, a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, acz dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot cała historia. Pokaż mi swoje towary. Co słychać? Karczma prosperuje, goście nie robią specjalnych problemów, więc nie narzekam. Witaj, podróżniku. Proszę, zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Ile mnie to będzie kosztować? Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa, łaźnia jest dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Niestety miałem już tu kilka przykrych incydentów. Tak czy inaczej, miłego korzystania z naszych atrakcji. A ciebie kto wpuścił do miasta, brudasie? Masz jakiś problem? Tak! Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. Chwila. Wynoś się! Moja reakcja była taka sama. Jak to znosisz?
dokąd chciałbyś się udać? Zaprowadź mnie... pod Syreni Lament. No to w drogę! Wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota. Ale jak będziesz sypiał w karczmach lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Co ty na to? Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej znakomitej dzielnicy miasta. Wyczuwam tu pewien podstęp. Nie, to nie, kolego. Tylko nie próbuj do mnie wracać, gdy będziesz leżał mokry i zmarznięty w rynsztoku. Dotarliśmy. Polecam się na przyszłość. Opowiada takie rzeczy. Hej. Lepiej zostawię to w spokoju. Doprawdy. Kim jesteś? Chłopcze, jesteś w tawernie portowej. Kimże może być kobieta stojąca za kontuarem? Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. A karczma nazywa się Syreni Lament. Dlaczego akurat ta nazwa? O, tak ją nazwał mój ojciec. Podobno na cześć mojej matki, ale nie chciałam wchodzić w szczegóły. Co masz do zaoferowania? Kastropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego burmistrza. A tak na poważnie, to co zwykle. Rum, piwo, tudzież potrawy na pokrzepienie ciała. Potrzebuję informacji. Pierwsza informacja jest za darmo. Reszta po 10 sztuk złota. To za drogo. Co powiesz na 5 sztuk złota? 6 sztuk złota. Więcej nie spuszczę. Niech będzie. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Moim zdaniem masz 3 rozsądne rozwiązania. Pierwsze. Zatrudniasz się u któregoś z mistrzów i robisz wszystko, o co poprosi, jednocześnie ucząc się zawodu. Aby zostać czeladnikiem, będziesz musiał najpierw być obywatelem miasta Archolos. Druga opcja to rozejrzeć się po tablicach ogłoszeniowych w całym mieście. Znajdziesz tam listy gończe oraz zlecenia na upolowanie bestii. Jeśli nie dasz się przy okazji zabić, to możesz zgarnąć całkiem niezłą sumkę złota. Zostaje też ostatnia opcja. W centrum slumsów stoi spory magazyn. Alena organizuje tam wieczorami pojedynki, w których wygrać można sporo złota i innych kosztowności. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć.
Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Nie sądzę, żebyś mnie próbował oszukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Dobrze. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Dopiero dotarłem do miasta. Masz dla mnie jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? Zaginął? O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. A, tylko sprawę komplikuje fakt, że nie jesteś obywatelem. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. Araxos posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza twoimi możliwościami. Co w takim razie powinienem zrobić? Ach, jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Jako członek jednej z nich z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów Gildii Kupieckiej mają dość napięte relacje. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Muszę zdobyć referencje na obywatela. Masz jakieś pomysły? Pierwsi na myśl przychodzą mi Leon i Kuno. Są dość poważani w mieście, więc Matej z pewnością zaakceptuje takie referencje. Znajdziesz ich przy placu targowym. Często grają tam w szachy. Gdy już tam będziesz, to możesz odwiedzić Tomasa. Mimo że Archolos słynie z win, ten człowiek zaczął robić niezły majątek na sprzedaży piwa. Poparcie kogoś takiego zdecydowanie ci pomoże. Niedaleko jego browaru swój sklep ma też Frida. Normalnie mistrzowie rzemieślniczy nie zajmują się sprawami referencji obywatelskich, ale ze względu na to, że pełniła tę funkcję jeszcze przed przejęciem sklepu po mężu, który wyruszył na front, to Matej pozwolił jej sprawować pieczę nad jednym i drugim. Gdybyś jednak wolał pokręcić się po porcie, to ostatnio niezłe zamieszanie zrobiła Ramona. I wygląda na to, że przydałaby jej się pomoc. To może być dla ciebie okazja, by zdobyć jej szacunek. Ramona jest wpływową kobietą i Matej uzna referencję od niej. Jeśli już będziesz kręcił się po porcie, to poszukaj Ruda w stoczni. Nie są może bliskimi przyjaciółmi, ale znają się z Matejem od wielu lat i on z pewnością uzna takie referencje. Oczywiście na sam koniec został nam jeszcze Tengral. To jeden z magów ognia. Znajdziesz go w kościele. Ale osobiście nie mam zielonego pojęcia, co musiałbyś zrobić, żeby zdobyć jego szacunek. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Ej, ty! Ej, ty tam! Czego chcesz, smarku?
Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. A teraz spadaj. Ej, ty. Możemy jedynie przeczekać. Co tu robisz? Piję i bimbam sobie. A na co ci to wygląda, gnojku? Szczerze to właśnie tak myślałem, że to robisz. Brawo. Jeszcze jakieś durne pytania i równie celne uwagi? Dlaczego nie znajdziesz sobie jakiejś pracy? Zrobię wszystko, żeby nie harować dla tego obszczymurka Florina. Nie po drodze ci z władzą? A ty co, z drzewa spadłeś? Każdemu, komu zależy na poprawie bytu tej zapadłej dziury, powinno nie być po drodze z królem, psia mać. Sądzisz, że źle się dzieje w polityce? Źle? To mało powiedziane. Władza sprzyja majętnym i wyzyskuje biednych. Nie od dziś to wiadomo. Poza tym, po cholerę mamy ginąć na wojnie, która w ogóle nie powinna nas obchodzić. Władza powinna być w rękach ludu. Od co? Może wtedy wszystkim żyłoby się lepiej. Tak jak kiedyś lud wybrał Wolfzaka, tak i teraz. Lud powinien wybierać gubernatorów. Masz trochę racji. Szkoda, że jesteśmy w mniejszości, ale niedługo to się zmieni. Jestem tego pewien. Cześć, jak leci? Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos mi świadkiem, że ten kraj schodzi na psy. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na 2 kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na 1. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. Hej, co słychać? To samo co zwykle. Piję, narzekam i przesiaduję. Dzień jak co dzień. Nie nudzi cię takie życie? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną kumple, Arnold i Mikkel. Dlaczego rzuciłeś pracę? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie, a dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatniego lata. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić, więc jestem tu, gdzie jestem. Przynajmniej Mikkel był na tyle dobry i przyjął mnie pod swój dach. Dlaczego nie znajdziesz sobie innej roboty? Nie śpiesz mi się. Może kiedyś się wybije, może nie. Takie życie też jest dobre. To przecież okropne. Hej! Cześć, co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, kmiotku? Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golny. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Postaram się znaleźć coś takiego. Co słychać? Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałę, a nawet i 2. Byle szybko, bo zrobię się nieprzyjemny. Ktoś musi pracować. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. On po prostu za dużo gada. Nie zdziwiłoby mnie to. Thank you.
Opowiedz mi o Volkerze. Jeśli chcesz dla niego pracować, musisz być najlepszy. On nie pracuje z amatorami, tym bardziej z takimi młodymi. Chętnie bym pogadał, ale jestem zajęty. Czego chcesz, młody? Nie widzisz, że dorośli ludzie próbują tutaj załatwić ważną sprawę? Może będę mógł pomóc. O co chodzi? Ty? Pomóc? A co ty byś mógł? Chociaż w sumie... Młody jesteś, rozsądny. Jak ci się zapłaci, to pewnie wykonasz zadanie w... odpowiedni sposób, co? Muszę tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj, ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała mocne wsparcie prawne w, powiedzmy, dążeniu do celu. Tak, z pewnością. W takim razie... Idziemy do koszar. O, dotarłeś do miasta, świetnie. Miło widzieć, jak młodzież się rozwija. Co słychać? Dzięki twojej pomocy z Glejtem wszystko wychodzi na prostą. Z takimi współpracownikami to można robić interesy. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Mroczne tajemnice to jedyne tajemnice tego miasta warte odkrycia. A z ich odkryciem wiąże się cudowna nagroda. Co się dzieje? Proszę o dokładne opisanie problemu. Oczywiście, już spieszę z wyjaśnieniami. Nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego, wydawałoby się, portu, żeby sprzedać swój towar, nawiązać nowe kontakty handlowe, poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku. I nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu portowego. Na pewno kojarzycie. Prosiłbym o konkrety. Praca przebiegała bardzo sprawnie. Aż do czasu, kiedy po przerwie moi robotnicy odkryli, że dźwig został uszkodzony. Uniemożliwiło im to dalszą pracę? Bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy. Jeszcze chwila i zarekwirują moje dobra. Żeby wyrobić się przy pierwotnych założeniach czasowych, musiałabym wynająć dodatkową ekipę robotników. Przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, a w dodatku wszyscy narzekają na utrudnione warunki pracy i żądają podwyżek. Doprawdy. Dla mnie to prawdziwy koszmar. Skąd pewność, że został uszkodzony? Sprawdziłam osobiście. Brakuje w nim części koła zębatego. Mówiąc konkretnie, zostało wyrwane siłą. Było widać po sąsiadujących elementach. Wykonanie nowego koła, pasującego do reszty, to zajęcie bardzo czasochłonne i drogie. Przy takim opóźnieniu dodatkowe koszty mogą mnie zrujnować. Pora przejść do samego sedna sprawy. Mianowicie wiem, kto to zrobił. To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że to właśnie oni są odpowiedzialni
za ten haniebny sabotaż. Masz na to dowody? Niestety, rzeczowych dowodów nie mam, jednak ręczę słowem, że nie kłamię. Oskarżanie niewinnych ludzi jest poniżej poziomu i robienie tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są te osoby? Moi pracownicy, Rekon i Veigo. Proszę. Porozmawiam z nimi. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Co panowie wiedzą o sabotażu dźwigu portowego? My? Nic. No, prawie nic. Może lepiej ja będę mówił, co? Jak chcesz. Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy naszego pracodawcy, jednak jesteśmy uczciwi. Dostajemy zapłatę za operowanie dźwigiem, nie jego uszkadzanie. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Ale na chłopski rozum, po co mielibyśmy sobie dokładać roboty przy ciągle takim samym wynagrodzeniu? Gdzie byliście w czasie, kiedy dźwig przestał działać? Zajęci byliśmy. Skrzynki tachaliśmy. Znaczy się, pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą potwierdzić, że nie mielibyśmy nawet kiedy uszkodzić tego dźwigu. Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się na złe warunki pracy. Chce się zemścić. To tyle w temacie. Kto według was uszkodził dźwig? Z tej biednej okolicy ktoś. Tam same podejrzane typy są. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić to koło, albo stwierdziło, że taka część jest cenna na czarnym rynku. Nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą, no ale nie posądzałbym żadnego z naszych robotników o takie działanie. Najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy, trzeba iść w plener. Pójdę, proszę się nie martwić. Bez dowodów nikogo się w tym mieście nie zamyka. Zanim jednak znajdę sprawcę, nie opuszczajcie Archolos. W razie czego musicie szybko wrócić tutaj, do koszar. Jasne? Jak słońce. Mamy wynajęty pokój w karczmie portowej. Więc jakbyśmy byli potrzebni, to będziesz mógł nas tam znaleźć. Dla ciebie drzwi będą zawsze otwarte. Jak to mogą odejść wolno? Czy ja się przesłyszałam? Nie, nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście, dopóki ta cała sprawa się nie wyjaśni. Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. To doprawdy nie do pomyślenia, że rozsądni ludzie muszą... Do rzeczy, o co chodzi? Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Bez przerwy narzekają, podburzają innych robotników przeciwko mnie. Nie są też jakoś bardzo wydajni. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić, ale potrzebuję ku temu dobrego powodu. Nieźle podburzyli moim pracownikom morale, więc mogą wykorzystać zwolnienie do dalszych partyzanckich działań. A co będzie dobrym powodem? Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli zapłacić za wynajęcie ekipy przenoszącej towar. Zażądam od nich takiej kwoty, że w życiu tego nie spłacą. Dostarcz mi haki na tę dwójkę, a pomogę ci zostać obywatelem tego miasta. Jakiś pomysł, co byłoby dobrym hakiem? Jakbyś na przykład znalazł koło zębate przy jednym z nich, zwłaszcza przy tym głupszym. Jak mu tam, Rekon chyba? Przydałby się też jakiś świadek. Tych akurat wyjątkowo łatwo znaleźć. Coś wymyślisz. Liczę na twoją inwencję. A jeśli są niewinni? Winni? Niewinni? Trzeba ich ukarać za całokształt. Ta sprawa może być świetnym pretekstem do przykładnego trzepania futerka. Pamiętaj tylko, że do spłaty moich kosztów zostaną prawnie zobowiązani dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć mocne dowody. Jak rozumiem, w razie czego mam pomóc tym dowodom się znaleźć? Ty to powiedziałeś. Pamiętaj tylko, że jeśli zaoszczędzę na robotnikach, to będę miała więcej pieniędzy dla ludzi,
którzy dobrze dla mnie pracowali. Zobaczę, jak to będzie. Tylko pamiętaj, młody, bądź rozsądny. Warto mieć we mnie przyjaciela. Bez wątpienia. Do zobaczenia. Nie wyglądasz jak zwykły robotnik. To obelga? Mam ci dać w pysk, czy jak? Nie, chodzi mi o to, że sprawiasz wrażenie, jakbyś znalazł się tu przypadkiem. No tak. Dawno temu byłem nowicjuszem w klasztorze. Potrafię czytać, pisać, liznąłem trochę wiedzy, a tak poza tym jestem Vejgo. Dlaczego nie zostałeś magiem? Stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ciągła praca, modlitwy, pokora, ewidentnie brak mi powołania. Ale pieniądze pewnie miałeś tam lepsze niż przy skrzyniach. Co z tego, że lepsze, skoro nie mogłem ich wydawać na to, co mi się żywnie podobało? Wolę dostawać te grosze i przepijać je w karczmie. Czym się zajmujesz? No, przenoszę skrzynię. To musi być wymagające. Nie, to tylko przenoszenie skrzyń. Co w tym wymagającego? Nie próbowałeś szukać jakiegoś lepszego zajęcia? Nie, dlaczego? Wyglądasz na silnego. Mógłbyś chociażby zostać kowalem. Nie mam na to czasu, jestem zajęty. Przenoszeniem skrzyń? No. Hej, ty! Jeśli mam tutaj stać nie wiadomo ile, to chyba sobie jakiś namiot rozbiję. Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj kolejka? Reszta oczekujących mnie przepuściła. To wspaniałomyślne z ich strony. Gdyby tylko jeszcze potrafili czytać, wtedy wszystko udałoby się załatwić znacznie szybciej. Tkwię tutaj od wielu godzin i tłumaczę każdemu z osobna wszystkie obowiązujące przepisy. Potrafię czytać. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest współpracować z kimś, kto zdobył choć odrobinę wykształcenia. Weź proszę ten dokument. Wszystkie obowiązujące przepisy są w nim dokładnie wyjaśnione. Rozumiem. Rozumiem. Mam parę pytań dotyczących obywatelstwa. Wszystko jest jasno napisane. Ja chyba oszaleję. Pytaj, miejmy to już za sobą. To obywatelstwo to spory wydatek. Mam rozumieć, że brakuje ci złota? Jeśli nie brzydzisz się uczciwej roboty, to myślę, że coś dla ciebie znajdę. Od czasu pojawienia się tych wszystkich uciekinierów i oportunistów, całe miasto jest pełne odpadków, robali i smrodu. Mnóstwo mieszkańców regularnie składa skargi na te karygodne warunki. Miastu bardzo by się przydał ktoś do pomocy w sprzątaniu. Dam ci najpotężniejsze narzędzie do walki z brudem. Miotła? Nic innego nie pozbywa się brudu tak efektywnie. Nie podłogę i nie dla mnie, tylko ulice i dla mieszkańców. Za każde uprzątnięte miejsce dostaniesz 15 sztuk złota. No i oczywiście możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Gdzie dokładnie mam się udać? Rozglądaj się, spacerując po mieście.
Gdy zauważysz jakąś stertę brudów, to ją zamieć i wytęp wszelkie robactwo. Ale pamiętaj, chodzi mi wyłącznie o miasto. Port i slumsy mnie nie interesują. Proszę, niech mi pan pomoże. O co chodzi? To bardzo drobna sprawa. Nie będzie to pana wiele kosztować, a mi bardzo pomoże. Potrzebuję tylko jednej sztuki złota od pana. O nic więcej nie proszę. Trzymaj. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opiece. Wyglądasz mi na silnego faceta. Chciałbyś może dorobić sobie trochę złota? Jasne. Co trzeba zrobić? W sumie to nic wielkiego. Zwykłe zadanie gońca. Muszę dostarczyć te worki i narzędzia na plac budowy. Problem w tym, że nie uniosę wszystkiego jednocześnie. Wózka nie mam. A zostawić tego tutaj też zbytnio nie mogę. W ramach nagrody odstąpię ci połowę mojej zapłaty. To jak będzie? Pomożesz? Ruszajmy. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archonos. Trzymaj. Powinieneś sobie z tym poradzić bez większych problemów. Chodź za mną. Tylko się nie ociągaj. Cudownie! Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasiedlić grono bezdomnych, to równie dobrze możesz wybiec za mury i dać się zjeść wilkom. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz możemy przejść do podpisania umowy. Jakiej umowy? Twojego dobrowolnego zrzeczenia się 200 sztuk złota. Już z daleka widziałem, że masz pełną sakwę. 200 monet nie sprawi, że będziesz biedniejszy, a dla mnie będzie nieocenioną pomocą. Nie oddam ci mojego złota. W takim razie będziemy musieli trochę ponegocjować. Chłopcy, pokażcie mu nasze argumenty. Teraz cię mam! Odłóż... moja głowa. Och, moja głowa. Chwila. Wygrałeś. Zostawimy cię w spokoju. Z takim ciosem to nic dziwnego, że masz tyle złota. Hej. Co u ciebie? Przyszedłeś się ze mnie nabijać? A może znowu chcesz mi przyłożyć?